Świętują swój mały jubileusz. Po dwuletniej przerwie do Muzeum Regionalnego w Słupcy powrócił projekt Regał – spotkanie z książką autorską. To już piąta edycja przedsięwzięcia. Jego inicjatorką jest Dominika Czerniak-Chojnacka. Regał to szansa dla autorów, którzy mogą pokazać swoją twórczość szerszemu gronu odbiorców. Pokazanie światu niewydanych, niepublikowanych wcześniej książek autorskich, czyli takich książek, w których zarówno tekst, jak i ilustracja, czy cała oprawa pochodzi od jednego twórcy, jednej twórczyni. I są to książki często, które powstają w ramach prac dyplomowych na uczelniach artystycznych, ale też są robione po prostu z potrzeby serca przez różnych autorów w toku ich działań artystycznych. I ten regał pomaga dotrzeć do czytelnika, no bo nie ukrywajmy, nie wszystkie książki powinny, mogą, mają szansę zostać wydane, bo rynek rządzi się swoimi prawami i im więcej się w tym siedzi, tym bardziej się rozumie te pewne zasady, które nim rządzą. W tym roku z okazji jubileuszu na wystawie oglądać można książki ze wszystkich wcześniejszych edycji. Nie zabrakło jednak nowych publikacji. Kolejną odsłonę wydarzenia rozpoczął tradycyjny wernisaż, na którym oprócz wspomnianych publikacji zebrani mogli oglądać książki wydawnictwa Format z Wrocławia. Gościem specjalnym była Anita Wincencjusz-Patyna. Opowiadała m.in. o tym, jak ważną rolę w książkach pełnią ilustracje. Już Alicja w Krainie Czarów w książce Lewisa Carrolla powiedziała, jaki jest sens w książkach bez obrazków. No to chyba ona wiedziała najlepiej, że książki bez obrazków nie mają sensu. To oczywiście żart, no wiemy doskonale, że w wielu książkach skąpią nam wydawcy ilustracji, ale proszę też zwrócić uwagę, że jeżeli książka te ilustracje ma, jeśli jest bogato ilustrowana, jeśli to jest album, który mieni się kolorami, no to wszyscy po nią chętniej sięgamy. Oczywiście dla młodszych czytelników, dla dzieci, dla młodzieży, tak zwanych młodych dorosłych, ta ilustracja może być też fantastycznym przewodnikiem po świecie, którego jeszcze nie znają, albo nie w takim stopniu, w jakim no, kiedyś będzie to ich udziałem. Ja bardzo często w takiej sytuacji powtarzam słowa Kwiety Pacowskiej. To była taka wybitna ilustratorka czeska, która powiedziała, że ilustracja w książce dla dzieci to jest pierwsza galeria sztuki. I ja myślę, że to jest najważniejsze stwierdzenie i prawdziwe do dzisiaj. Jak zwykle przy okazji wystawy organizowane są także inne wydarzenia. Mieliśmy taką inaugurację regałową, powiedziałabym, bardzo energetyczną, kolorową, barwną, bo to żegnaliśmy właściwie ostatni dzień lata, cieszyliśmy się ze słońca i wspólnie wygibasiliśmy razem z dziećmi z przedszkoli słupeckich, ze szkół podstawowych na koncercie wygibasy muzyczne. Przemek Mazurek, Kompania Artystyczna Mozaika. Było naprawdę cudnie. Dzieci, które były, mogą to potwierdzić. W tym roku każdy odwiedzający wystawę może również nabyć książkę Świat jest piękny, książka przeciw wojnie. Dochód z tej publikacji w całości zasili Fundację na rzecz najmłodszych uchodźców z Ukrainy. Wystawę w Słupcy oglądać będzie można do końca października.